ponieważ jest to lutownica o dużej mocy, 200 W, potężna moc, to postawię przed nią duże wyzwania. Spróbuję podsunąć przewód od wtyczki siłowej, jak to się mówi. 2 mm średnicy, tak mniej więcej, taki splątany przewód. On jest czymś pokryty. Wcale się łatwo przez to nie lutuje. To też nie jest najnowszy przewód. Mam kwas do lutowania. Odstawiam go na bok. Biorę klasyczną kalasfonię. Klasyczny topnik. Tu jeszcze niestety mam grot zabrudzony, ale na działce nie posiadam czyścika, więc musi wystarczyć to, co jest. Dlaczego kalafonia, a nie kwas? Dlatego, że nie każdy... A, jajko trzeba kłaść. Nie każdy ma kwas. Z kwasu trzeba, należałoby wyczyścić. Kalafonia jest mniej problemowa. No, tu nie potrzeba tygla. Proszę bardzo. Już się topi po prostu. Rozgrzany aż tutaj zaczyna parzyć, mimo że to jest prawdziwa guma. Teraz ją tutaj po raz drugi zwulkanizuję. Pienisz. Wow, gorące. Nie no, tak szybko takiego grubego kabla jeszcze nie cynowałem. Tutaj trzeba trochę wyrównać topnikiem, bo aż za szybko to się zrobiło. Przeregulować moc. Tutaj wszędzie dobrze cyna weszła w ten przewód, który jest średni do lutowania. Jeszcze raz jadę. Ha. Błyskawicznie. Wymiana. Tutaj mam kawałek szyny od rozdzielnicy. Nawet jest ucięty, bo potrzebowałem do czegoś. I teraz, jeżeli w takiej rozdzielnicy montuję przewód, na którym specjalnie mi zależy, w sensie jest to przewód, który zbiorczo dostarcza na przykład fazę, albo jest od jakiegoś gniazdka specjalnego czy dużej mocy, to nie robię tak jak normalnie, że się wkłada i skręca tylko i wyłącznie, tylko robię troszkę inaczej. Więcej zdzieram izolacji, przekładam go, zakręcam. O, nie jest to takie proste tymi drobnymi szczypcami, ponieważ jest to gruby przewód. Wkładam i dopiero go skręcam. Tu by się przydał śrubokręt. O, teraz będę mógł to dokręcić. Przepraszam za stan narzędzi, ale to jest działka. Śrubokręt akurat często otwiera puszki z farbą. W każdym razie, wracając do tematu. Robię tak i skręcam go podwójnie. Tak robię dla siebie. Pewnie na chleb bym w ten sposób nie zarobił. W instalacjach, które wykonują profesjonaliści. Są trochę inne. Nie to, że standardy, tylko po prostu troszkę inaczej się robi, tak? Ma być pewnie, ma być bezpiecznie, ale ma być też szybko. Ja sobie mogę pozwolić na taką pracę. I w ten sposób uzyskuję podwójnie pewne połączenie. Ale tak mówię, ja to robię dla siebie, więc zrobię jeszcze inaczej. Spróbuję to jakoś złapać. Ej, się tak nie da, to może jednak za ten przewód tu. Tylko to będzie akurat miejsce mocno rozgrzane. No i spróbujemy. Proszę pamiętać, że tutaj się borykam z przeszkodą w postaci aparatu. Próbuję zrobić tak, żeby to było widać, potwierdzić to wszystko. No i co? Spróbuję teraz rozgrzać tutaj ten kawał metalu i wykonać pewne lutowanie. Od razu widzę, że pięknie się pracuje. Jeszcze na razie tylko powierzchniowo łapię. O, wow, dobrze jest. Więcej topnika rozgrzejemy. To widać, kiedy połączenie zaczyna być pewne, kiedy tej cyna pływa po tym. To musi być dobrze rozgrzane.
A to jest naprawdę gruby przewód. O, zaczyna być dobrze. Gruby przewód jest. Tu już mam połączenie, tutaj to wszystko ładnie płynie. No to natychmiast. Praktycznie jakbym lutował, nie wiem co, no, normalnie cienkie przewody. Proszę zobaczyć, to się rozpływa. To jest pewne połączenie tutaj. Nawet nie musi być grubo. To już w tej chwili mam połączenie tu wieczne. Jeszcze trochę tapnika. Oczywiście nie wystygło, bo to jest taka masa metalu. Tu uzupełnimy. Ok, płynie pięknie. Tu wiem, że to są połączenia pewne, to nie są połączenia typu zimny lód. Zrobiłem to chyba z 3 albo 4 razy dłużej niż należało. Po prostu nie jestem w stanie przyzwyczaić się, że ta lutownica ma taką moc. Tak po prostu. No po prostu. Nawet lutownicą kolbową się tak wygodnie nie lutuje, ponieważ kolbowa jest duża i mniej wygodna. Trzeba ten grot tutaj dociskać, wkładać, a tym grotem sobie jeździłem jak chciałem. Myślałem, że materiał będę nagrywał długo, a gotowych jest chwilę, moment. Potężna moc tej lutownicy. Wow. Aż tak powiem.